Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj poruszymy sobie tematykę usług finansowych, czyli pożyczek. Jeden z naszych ulubionych tematów, ale też bardzo częstej przyczyny odrzucenia reklam na kontach. To, co jest tutaj bardzo istotne, to zawarcie na stronie docelowej trzech elementów, które są wymagane, żeby takie pożyczki reklamować. Jest to maksymalny i minimalny okres spłaty. Również musi na stronie znajdować się informacja o maksymalnej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. I tutaj nie wystarczy maksymalna rzeczywista roczna stopa oprocentowania tylko dla przykładu reprezentatywnego, który również musi się znaleźć. Musi to być osobna wartość, która dotyczy wszystkich pożyczek promowanych na stronie. Reprezentatywny przykład oczywiście musi zawierać podsumowanie wszystkich faktycznych kosztów takiej pożyczki, po to, żeby było to klarowne dla użytkownika. Wszystko to robimy oczywiście dla zabezpieczenia interesów odbiorców Waszej reklamy. Dodatkowo nie można również reklamować produktów finansowych, kiedy termin spłaty wynosi 60 dni i mniej. Kolejną wymaganą informacją są dane kontaktowe na stronie, które są przedstawione w czytelny sposób, najlepiej w zakładce kontaktowej. Musi tam pojawić się fizyczna siedziba firmy, jest to wymóg. Jeżeli na stronie nie pojawiają się takie informacje, może być problem z odrzuceniem reklam. Także zwróćcie uwagę, żeby te wszystkie elementy na stronie się znalazły. Jeżeli będzie czegoś brakowało, jeżeli te informacje będą przedstawione na przykład tylko i wyłącznie w wizualny sposób, nie tekstowy, również mogą pojawić się problemy.